Poza Europą wojna najszybciej rozgorzała w Afryce. W sierpniu 1940 roku Włosi rozpoczęli ofensywę na tym kontynencie. Zajęli Somalię brytyjską oraz pograniczne terytoria w Egipcie. Brytyjczycy szybko przeszli do kontrofensywy, w wyniku której właściwie całkowicie rozbili wojska włoskie zaangażowane w Afryce Północnej i zajęli Cyrenaikę oraz Libię. Klęski włoskie w Afryce oraz nieudana kampania w Grecji spowodowały, że w pomoc Mussoliniemu zaangażował się Hitler. W lutym 1941 roku w Afryce lądują niemieckie oddziały dowodzone przez generała Erwina Rommela. Wojska te jako Korpus Afrykański, Afrika Korps, rozpoczynają ofensywę, w wyniku której w marcu 1941 roku odzyskują utracone przez Włochów tereny w Libii. Na tyłach wojsk niemiecko-włoskich pozostał niezdobyty i okrążony port w Tobruku, broniony przez wojska brytyjskie oraz polską samodzielną brygadę strzelców karpackich. W listopadzie 1941 roku do ofensywy przechodzą siły brytyjskie, które odblokowują Tobruk i zmuszają wojska osi do cofnięcia się i oddania Cyrenaiki. Już w styczniu 1942 roku Rommel przechodzi do niespodziewanego kontrataku, w efekcie którego odrzuca siły brytyjskie do linii El Gazala. W maju 1942 roku siły niemiecko-włoskie ruszają do kolejnej ofensywy w kierunku kanału Suezkiego i wkraczają na terytorium Egiptu. W lipcu 1942 roku dochodzi do bitwy pod El Alamein, w której wojska brytyjskie dowodzone przez generała Bernarda Montgomery'ego najpierw zatrzymują niemiecką ofensywę, a następnie w październiku 1942 roku rozpoczynają własne natarcie, które owocuje przełomem na tym froncie. Wojska Rommela zostają rozbite i rozpoczynają odwrót, w wyniku którego cała Libia wpada w ręce brytyjskie. W lutym 1943 roku w ramach operacji Torch Amerykanie pod wodzą generała Dwighta Eisenhowera lądują w należących do Vichy posiadłościach Maroku i Algierii, co zmusza cofającego się Rommela do głębokiego odwrotu w stronę Tunezji. Walki w tym rejonie toczą się do maja 1943 roku i kończą się kapitulacją ostatnich sił osi. Obok kampanii na lądzie niezwykle ważne działania miały miejsce na morzach, a szczególne znaczenie między nimi zajmuje bitwa o Atlantyk, czyli trwająca całą wojnę walka mająca na celu przerwanie przez Niemców brytyjskich morskich linii komunikacyjnych i odcięcie tym samym wysp brytyjskich od dostaw sprzętu, żywności i surowców strategicznych. Niemcy, nie dysponując wystarczająco liczną flotą nawodną, postanowiły wykorzystać doświadczenia I wojny światowej i skoncentrować się na działaniach z wykorzystaniem okrętów podwodnych, tzw. U-botów. W momencie wybuchu wojny z Związkiem Sowieckim celem ataków niemieckich stały się również szlaki komunikacyjne, którymi wieziono z Wielkiej Brytanii do sowieckich portów w Murmańsku i Archangielsku dostawy sprzętu i materiałów wojennych. Alianci, bazując również na doświadczeniach I wojny, formowali swoje statki transportowe w konwoje, czyli zespoły statków osłanianych przez okręty wojenne. By skuteczniej je zwalczać, Niemcy zaczęli z samotnie do tej pory działających okrętów podwodnych formować na czas ataku na dany konwój tzw. wilcze stada. Były to zespoły wzajemnie współpracujących okrętów podwodnych, które najczęściej nocą atakowały konwoje. W krytycznym dla aliantów roku 1942 stracono w sumie ponad 1000 statków. Szalę zwycięstwa w bitwie o Atlantyk przechylił szybszy postęp technologiczny po stronie aliantów, co zaowocowało wprowadzeniem ulepszonych radarów oraz użyciem na szeroką skalę lotniskowców eskortowych, które na całej trasie konwoju były w stanie zapewnić mu osłonę lotniczą w postaci samolotów wyposażonych w radary oraz bomby głębinowe. Okręty te przenosiły również myśliwce, które zapewniały konwojom parasol powietrzny przed działaniami niemieckich bombowców. Jednym z czynników wspierających działania aliantów było złamanie niemieckiego kodu szyfrowego wysyłanego za pomocą rozpracowanej przez aliantów przy pomocy polskich naukowców maszyny szyfrującej Enigma. Nie bez znaczenia były również moce produkcyjne alianckich stoczni, które były w stanie wytwarzać więcej statków niż Niemcy byli w stanie topić. Dowodem na ten stan rzeczy był mierzący 134 metry długości amerykański statek Robert Perry, na zbudowanie którego od położenia stępki dowodowania stocznia potrzebowała jedynie 4 dni, 15 godzin i 30 minut.
Przełomem w bitwie o Atlantyk był maj 1943 roku, w trakcie którego Niemcy stracili prawie 40 okrętów podwodnych. Po tej dacie Niemcy rezygnują z większych operacji okrętami podwodnymi, czekając na wprowadzenie do akcji nowej generacji tych jednostek, które jednak ostatecznie pojawiły się zbyt późno, by wpłynąć na losy wojny. Wojna wybuchła również na Dalekim Wschodzie. 27 września 1940 roku Japonia, Włochy oraz Niemcy zawarły Pakt Trzech. Na jego mocy świat podzielono na strefy wpływów, a sojusznicy zobowiązali się do wzajemnego wspierania się. Obszarem japońskiej dominacji miała być Azja. Jako kierunek ekspansji Japończycy wybrali obszar Azji Południowo-Wschodniej, gdzie znajdowały się bogate złoża niezbędnych dla japońskiej gospodarki surowców, zwłaszcza ropy. Głównym celem były holenderskie Indie Wschodnie, jednak nieunikniona przy tym była konfrontacja z Wielką Brytanią oraz Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, przygotowując plany rozpoczęcia działań wojennych, Japończycy uwzględnili konieczność równoczesnego ataku na tereny kontrolowane przez te wszystkie państwa. W wojnie na Pacyfiku, ze względu na olbrzymie odległości, decydującą rolę miała odegrać flota, której siła opierała się na tradycyjnych, znanych z I wojny światowej okrętach liniowych oraz nowej klasie okrętów lotniskowcach. I to właśnie one, gwarantujące lokalne panowanie w powietrzu, miały zadecydować o losie wszystkich operacji morskich na tym teatrze działań. Wojna na Pacyfiku rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku od zaskakującego ataku japońskiego na amerykańską bazę marynarki wojennej na Hawajach, Pearl Harbor. Jego celem miało być obezwładnienie amerykańskiej floty oraz zniszczenie amerykańskich lotniskowców. Mimo uszkodzenia lub zatopienia wszystkich 8 znajdujących się w bazie okrętów liniowych oraz zniszczenia na ziemi ponad 200 samolotów, głównego celu w postaci zatopienia lotniskowców Japończycy nie osiągnęli. Jednostki te znajdowały się wtedy na pełnym morzu. Dzień po ataku, który był dla amerykańskiego społeczeństwa szokiem, prezydent Franklin Delano Roosevelt zwrócił się do kongresu, by ten ogłosił stan wojny z Japonią. 11 grudnia 1941 roku wojnę Stanom Zjednoczonym wypowiedziały Niemcy oraz Włochy. Pierwsze miesiące kampanii na Pacyfiku to błyskotliwe zwycięstwa japońskie, które zakończyły się zajęciem całych Filipin, holenderskich Indii Wschodnich oraz brytyjskich baz w Hongkongu i Singapurze. Walki przeniosły się na Nową Gwineę. W maju 1942 roku doszło do pierwszego starcia lotniskowców. W nierozstrzygniętej bitwie na Morzu Koralowym, która po raz pierwszy w dziejach walk na morzu toczona była tylko przy użyciu samolotów, obie strony straciły po lotniskowcu. W czerwcu 1942 roku Japończycy przystąpili do operacji, której celem miało być zajęcie wyspy Midway. Stanowiła ona bazę do potencjalnego ataku na Hawaje. Amerykanie, dzięki złamaniu japońskich szyfrów, wiedzieli o ich planach, dlatego mieli czas na zgromadzenie w tym rejonie całych dostępnych sił. W bitwie, która okazała się być punktem zwrotnym w wojnie na Pacyfiku, Amerykanie dysponowali 3 lotniskowcami, w tym jednym nie w pełni sprawnym, a Japończycy 4. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem amerykańskim. Japończycy stracili wszystkie 4 lotniskowce, a Amerykanie tylko 1. Od tej bitwy Japończycy przeszli do strategicznej defensywy, a inicjatywa znalazła się w rękach amerykańskich. Pierwszym celem amerykańskiej akcji zaczepnej była wyspa Guadalcanal w archipelagu wysp Salomona, znajdująca się nieopodal Nowej Gwinei. Zacięte walki trwały na niej od sierpnia 1942 do lutego 1943 roku i zakończyły się zwycięstwem Amerykanów i ich sojuszników.